Pamiętasz, jak byłeś u nas w podcaście w Onecie z Piotrusiem Kędzierskim? Tak. Mamy podcast. Znaczy pamiętam, no jeszcze pamiętam. Po tym podcaście ja dostałem milion zapytań, bo to był w ogóle wielki hit i w Spotify'u hulał na pierwsze miejsce przez tygodnie. Dlaczego ty, Jerzy, nie wracasz do aktorstwa? Naprawdę, bo to, co tam pokazałeś, ja nie byłem prowadzącym. Kędzior nie był prowadzącym. Ty przejąłeś władzę, prowadzenie, wywaliłeś nas z roboty i zrobiłeś tę rozmowę sam ze sobą. Nie, nie, nie. To było epickie. Nie, nie, to wcale tak nie było. O, epicki, kocham to słowo, epicki. Bieg epicki, opowieść epicka i Kuba Wojewódzki, epicki. Nie, to jest dobre w ogóle nazwisko łączone, epicki, epicki Wojewódzki. Z domu Kryszak. Tak, no dobrze. Dlaczego nie. Ty nie wracasz do aktorstwa? Zobacz, nie mam jesteś tutaj nie mam 20... Nie mam po co, nie mam po co, nie mam po co. Nie mam po co. Ja bym musiał wyjść na scenę i tam zapłakać rzewnymi łzami. I by mnie to kosztowało mokrą koszulę, pewnie brak głosu pod koniec. No. Bo musiałbym to wszystko, co mi się nie podoba. Bo kiedyś ja wychodziłem na scenę po coś. Ja nie wychodziłem na scenę po to, żeby zagrać, założyć jakiś kostiumik, zagrać, przeleczyć z kulisy do kulisy. Nie, ja wychodziłem na scenę, tak byłem wykształcony w teatrze, w szkole teatralnej. Tak mnie Jerzy Goliński, tak Jerzy Krasowski, mimo że on miał swoje ciemne strony, ale tak mnie nauczali, że wychodzisz na scenę po coś. Nie wychodzisz po to, żeby zrobić piruet, zatańczyć i przelecieć i powiedzieć tak, no jak ten schabowy dzisiaj. Tylko a nie musisz grać w serialach. To coś ważnego. No wiem, ale chcesz powiedzieć, że nie ma ważnych polskich filmów? Nie. Jaki film, Jerzy? Nie wiem, nie boję się oglądać polskich filmów, boję się je oglądać. Przysięgam. Ale nie oglądaj Patryka Wegi. Oglądać. Nie, bo... nie oglądaj polskich komedii. Chodzi mi o to, wiesz, że jeżeli gdzieś widzę, niestety... Widzę widziałeś film Boże Ciało? Widziałeś 25 lat niewinności? Jest w porządku, tak. Idę widziałeś, jest... Io z Kolimowskiego akurat... widziałeś? Nie, nie widziałem. Płakałem na tym filmie. Naprawdę? Tak. Nie widziałem, nie. Nie widziałem. Ja nie widziałem. Ja jeszcze pójdę, ale... Jeszcze go w kinach nie było. Jeszcze pójdę. Ale to jest trochę megalomańskie. Bo? Że kino na ciebie nie zasłużyło. Ja nic takiego nie powiedziałem. Ja nie zasłużyłem na kino. A, to jest dobre. To jest ładny wniosek. To był... Później to będzie... Ja nie lubiłem kina. A ty byłeś za moich czasów taśma kosztowała $2, następnie trzeba było grać może dubel, może, bo straszne pieniądze kosztuje. Taśma kosztowała metr, $2 czy dolar, taśma. Co ty gadasz? To jest pożywana 2 pudełka i gramy w zasadzie 1:1. To jest raz. 2. Oglądasz materiał 2 tygodnie. Po tym, jak go nakręciłeś, już nie ma tej dekoracji, już nie można do tego w ogóle wrócić. Więc dokrętki już to nie wszystko robi. Było robione a. na takich... Teraz jest po prostu cudowna wygoda. A ty byłeś zdolnym aktorem czy popularnym? Nie wiem. To jak czasami. Raz byłem zdolny, raz popularny. To zupełnie jak dzisiaj. Zdolność wymusiła popularkę.